Stał piękny letni poranek, ostatnie dni słonecznego lata. Pola w tym roku wydały obfite plony, więc nadszedł czas na zbiory. W pewnej małej wiosce, którą zwą Zgubnymi Ziemiami, w jednym wspólnym domu mieszkają dwie rodziny. Paciaciaków i obszczyty Kultykiewiczów. Od lat prowadzą ze sobą wojnę domową, którą co roku próbują rozstrzygnąć na dożynkach w różnych konkurencjach rolniczych. Która z rodzin zwycięży i będzie cieszyć się chwałą, a którą dosięgnie hańba i straci szacunek całej wsi? Oglądajcie do samego końca, a z pewnością się dowiecie. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z tytułu Plac Zabaw. Dzisiaj przedstawimy wam kolejną super minigierkę, która nosi nazwę Farmerzy. Jest dzisiaj ze mną Jacob YouTube. A witam wszystkich bardzo serdecznie. Farmer Jacob YouTube. Teraz przedstawię wam kolejnych farmerów, Szaku TV, farmer Szaku TV. Siemaneczko. Siemaneczko oraz farmer Michael333. Witam bardzo serdecznie. Yo. Moi drodzy, na czym polega cała konkurencja? Za chwileczkę dzielimy się na dwa składy, po czym bierzemy wózki golfowe. To są nasze małe kombajny. Patrzcie, zrzut spadł komuś na pole. Zaraz dowiemy się, czyje to pole i zapłaci za to kaucję. To kaucję, nie, to twoje. I jeździmy wózkami golfowymi, orając całe pola, plony, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę, co to jest, obojętnie, jak dla mnie. Druga konkurencja będzie polegała na tym, kto pierwszy zmieni dachówkę na głównej stodole. Będziemy ją robili z drewnianej na metalową, ponieważ dach ponoć cieknie w tej stodole, no i na nasze kombajny kapie. Dodatkowo pierwszą konkurencję troszeczkę sobie utrudnimy. Kiedy wybierzemy składy, będziemy mogli w naszym polu kukurydzy postawić po jednym zamrażaczu i po jednej pułapce. Co wy na to? Żeby nie było za łatwo, a będzie wtedy fun. Okej, to co? Oczywiście standardowo Szaku TV nie ma emotki kamień, nożyce, papier, więc my z Michaelem i z Jacobem rywalizujemy, kto będzie z Szaku. Kto odpadnie z Szaku? Czekajcie, kamień, nożyczki. Ale kara, tylko nie. Dobra. Czy jesteście gotowi? Szaku. Tak. Raz, dwa, dobra, trzy. Myślałem, że... Uuu, ja Jacob z Szaku. No ja wiedziałem po prostu Szaku. Cześć kolego, my zawsze jesteśmy ci ostatni. No dobra. Nie wiem, o co chodzi. Teraz wytłumaczę dokładnie, na czym polega pierwsza konkurencja. My z Szakiem będziemy orali pole, więc idziemy za chwileczkę do willi. Ustawiamy się w swoich pokoikach, oczywiście dzień wstaje. My biegniemy szybko do kombajna, kto pierwszy, ten lepszy. Zajmuje sobie kombajn i oramy pole. Ale nie wiemy o tym, że ktoś w nocy podłożył na nasze pole zamrażacz. Tak, to był Jacob, to był Michael, dokładnie. Dokładnie tak. Więc jest takie utrudnienie, że gdzieś w tej kukurydzy znajduje się pułapka i musimy na nią uważać. Dobra Szaku, my idziemy. Siemanko Szaku. To jest twój pokoik, pokaż. Ale ładnie, żeś łóżko pościelił, no. Zgaś tutaj lampkę, chłopie, bo za prąd się nie wypłacisz. Teraz tutaj. A to jest pokój Heidi. No, dobra. W sumie łudząco podobny, tylko tutaj widzę, rzeczy nie schowała do szapki. Dobra, Szaku, wierzę. Jest? Się, wszystko gotowe już? Ustawiliście? Ja, jeszcze nie, jeszcze chwilę. Jeszcze. Dobra, jeszcze. Ja wsiadam sobie jako pasażer do niego, tak? Tak, tak, tak. Już tam siedź, w którym się to wybiorę, bo i tak będę pierwszy. Dobrze, podoba mi się to podejście. No bo ma w sumie bliżej do schodów, ale pamiętajcie, że w następnej konkurencji zmieniamy się stronami. Dobra, już. Co w następnej ja będę miał dalej? Halo. No co? Już. Szaku, gotowy? Gotowy. Oto wstajemy rano. Zaspani. 3, 4. Bez budowania oczywiście. Let's go. Szaku, widzę twój niczek. Wjeżdżaj tutaj. Weźmiesz tego, który jest tutaj? Dobra. Michael, z której jesteś? Biorę. Dobra, z prawej. Dawaj. I pamiętaj, że nasze pole po prawej, nie wasze po lewej. Go! Ciekawe, gdzie nam kurczę postawili pułapkę, mordo. Stary, teraz mam taką pułapkę, że Szaku będzie. O! Farel! Poza to! Pułapką? O nie, Szaku. Dostaliśmy pułapką. O, było blisko! Skrzynka! U nas skrzynka ze skarbami. Mieliście pułapki podłożyć, a nie skrzynki. No sorry chłopaki, będzie to zobaczyć. Ja mam prezent wziąć. Oh no! Lodowa! Parę uwagi! Widzę! Jest okej! Okay. Michael, jest okej! Okay. Tak, tu dawaj, bo to wiesz. Zbieramy. Ja słyszałem, że to dobry farmer jest. Normalnie, tak. Chłopie, dawaj! No stoi w miejscu! Okej, okay, udało się. Jedziemy, dawaj. Już skończyliście? Jeszcze nie! Jeszcze nie, ale prawie. Odkopaliśmy już sobie pułapki, więc wiemy o co kaman. Gdzie co jest, także easy. Haku. Nie moja wina.
Dookoła się kręcą na lodzie? No troszkę, troszkę. Powiem, że ja jestem pasażerem, nie? A mi wymusił wiatrak. Kurde, ale mamy ten, pojedynek. Oni kończą my ten. Dawaj, dawaj, ostatnia. Dawaj, 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 ostatnia prosta! Jeszcze no! Dawaj, Saku, dawaj, Saku, ostatnia, ostatnia. Dobra. Jedź! Jest! Szybko! Do stodoły! Do stodoły! Nie, dobra, nie wiem. Do stodoły! Dobra. Lecę, lecę, lecę do pokoju, zamykam drzwi. Noc zastała, Farel całe pole zaorał. Dobra, przejdź go, gościu, co ty się boisz? No! No, 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 no! Wygrali, to prawda. Czekaj, czekaj. Dobra, ten pewnie graplerem przez okno wskoczy. Jestem już w pokoju. No ja już zasnąłem, także idę lulu. Proszę nie demolować domu. Dobranoc, dobranoc. Jak to wygląda? Oh no! Ponury żniwiarz wjechał i wyjaśnił. Aż moje Heidi majtki spadły. Zaczynamy kolejną rundę. Teraz Jacob idzie z Michaelem sobie do pokoiku naprzeciwko siebie. Pamiętacie, które pokoje? A my? Ja jestem ten dalej teraz. A my z Szakiem idziemy podłożyć. Teraz nasze pole jest. Czekaj, teraz ty tam idziesz podkładać, Farel. Tutaj. Aha, dobra, dobra, my bad, my bad. Michael, show me your room. Znaczy my room. Tak, chyba. Kto był w tym pierwszym od wejścia pokoju? Dobra, to my możemy mieć inne, przecież nie musimy mieszkać z nimi zupełnie w jednym tym. Mi się wydaje, że tak było, bo w tej szakie... Ej, a my drużynę zmieniliśmy. To musi się zmienić. Za chwileczkę zmienimy drużynę, spokojnie. Pułapki, muszę, ale zanim pułapki postawimy, o to mi chodzi. Aha, no to wy zmieńcie. Bo ja już postawiłem jedną. To które ja teraz pole oram? To po prawej, tak? Które teraz pole oram? No co się śmieję? No po prawej, ja muszę wiedzieć. Które pole oram? Zmienne, tak? Okej. Okay. Czuwam się po prostu, nie? W temacie, a wy coś gadacie do mnie. Oraj pole na traktor. No chłopie, jakbyśmy tym traktorem sobie mogli tutaj no, jeździć, by było mistrzostwo świata, nie? A te dwa merolki są? Tak, dwa kombajny, proszę, proszę się wyrażać poprawnie. O maszynach rolniczych. Ja zajmuję pierwszy kombajn. Czy jesteście w swoich pokoikach? Ja to nawet na łóżku siedzę. Dobra, Michael też? Tak. 3, 2, 1, go! Poszli! Nie, nie ma jakiegoś ziewania, co? Szybało. O, obudziłem się. Dobrze, to się obudziliście teraz. Okej, okay, lecicie już. Co to jest w ogóle? Dawaj, Michael! Jacob, zabić go? Możesz, słuchaj, wiesz co? Przeszkadza mi trochę. Nie wolno, nie wolno. Michael, ty kierujesz! Ja go zablokuję. Nie te auto! O nie, lewo, 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 Michael. Nasze pole, lewo, dobra, jedziesz! Oraj! Dobrze! Farming Simulator 2K19. Dobrze, dobrze. Dobrze, Michael. Dobrze. Ciekawe, czy się na... Duże jest to pole. No dlatego jest zmiana pól, bo jedno jest te... Nasze było chyba większe. Też to prawo. Nie! Nie! Dobrze! Farel eliminated! Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, Michael, dawaj, dawaj, dawaj. Ładnie, ładnie. Chłopaki też sobie widzę dobrze radzą. Nie! Wallet, so close. Ta, stary, umarłbym, no. Dawaj, Michael, bo tam już się skurczę. Na żyletki. Na żyletki. Dawaj, paciaciaki górą! Paciaciaki górą! Dawaj, no, weź to. Michaelowi stodoła wymusiła. Kończymy! Elo! Nie! Nie! Pomóc wam tam sąsiedzi, coś wam słabo idzie, ty. Mamy lepsze. Czerwona kartka dla was! A czekaj, będę muszę zaparkować, tak? Dawaj, dawaj! Już dawaj, parkuję, dawaj, tak? Ostatnia prosta! U nas jakoś za mocno te pole obrodziło w tym roku. Dobra, dobra, chłopaki. Za obficie. Znaczy sąsiedzi. Nie no, sąsiad już prawie w drzwiach. Dobra, no stary. Ja jeszcze dawaj, dawaj, Michael. Dawaj, dawaj, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Dobra, ja to już śpię w ogóle, nie? Kurczę, jednak tak, taki resident sleeper z tymi paciaciakami, jak no, paciaciaki dałem niestety. Dobrze. Kurczę, unlucky. Nie no, remis w sumie jest ogólnie, nie? No tak, remis. Czas na konkurencję ze stodołą. Wow. Dobra, gościu z chaty wybudował nową. Moi drodzy, przyszedł czas na drugą konkurencję. Teraz będziemy zmieniali dach, niestety nie na tamtej stodole, ale na tej, bo tamten dach z dwóch stron był jednak nie taki sam, tylko był inny, a tutaj jak widzę mamy identyczny. Na czym polega ta konkurencja? Wbijamy na dach, rozwalamy i kładziemy nowy metalowy i musimy się ładnie czubkami spiąć. Ale chyba i tak zostanie, co? Po środku luka, jak myślicie? Tak. Zostanie luka, no ale nie szkodzi, więc panowie, stawiamy tak, rusztowanko tutaj, drewniane i wskakujemy.
Stawiamy dach i stawiamy drewniane i dopiero schodzimy. Kto zejdzie? Pogadaj, jak chcesz stawiać to drewniane. Tak, stawiamy drewniane. 300 żelaza wystarczy? Albo nie, źle, dobrze mówisz. Starczy, starczy. Tak ostawiamy, patrzcie, tak stawiamy i z drugiej strony jak chcemy zejść, również trzeba tak postawić i zejść. I stajemy i wtedy kto pierwszy, ten wygrywa konkurencję. Rozwalcie ja sobie. Ja teraz biegnę na sam koniec szaku. Chodź tutaj. No nie wiem, jaką tu taktykę obierzecie. My na sam koniec od tej strony i się stykniemy. Mhm. Dobra, dachę. Czy jesteście gotowi? Tak jest. 3, 2, 1, go! Dawaj, 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 rozwalaj. Spadłem na dół, najgorzej. Dobrze, tak ma być. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. O kurde, ja spadłem, ty. Pamiętajcie, że musicie wchodzić tylko jedną stroną, nie budujemy drugich schodów, nie? Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Jak to zbudować niby? No dobra, to ja też spadłem, nie? Idę do was z powrotem. Jak? Rozwalaj, to ja się tu pomogę. Dobrze. Ale patrz, od góry jeszcze musimy tak odpokryć, stary. Dawaj, 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 dawaj. Patrz, tutaj od boku. Dobra, zbudowane jest do końca. Daszkiem, tak? Niech będzie daszek, dobra, musi być daszek. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Patrz, to budynek jest po drugiej stronie, stary. Bo okay. Tego, no bo to tak było, nie? No, no, no. To trochę wystawało, tak. No, stary, to my dostaniemy pół. Dawaj, dawaj, dawaj. Masz to? Masz, zadytuj. Dawaj, dawaj, edycja. Dobra. Trzymajkę, mamy gotowe? Skończyliśmy. My skończyliśmy. No my w sumie, kurde, też no. Nie wiem, kto tu wygrał. Nie wiem, nie mam pojęcia. A zrobi się takie edycja? Pokaż. A, nie, cały a nie. Daszek. Dobra. Nie zrobili tego. No dobra. To chłopaki, pokażcie tą edycję. Chłopaki wygrali, kurczę. Tylko o to w sumie chodziło, ale nie wiem. Wiesz co, bo to było trochę dziwne, bo w sumie nam zbudowaliście kostki, nie? I... A, górę, nie? A nie, no. Nie całe, ale tak. Nie całe, ja też chyba trzy postawiłem. Tak, no. Właśnie, i tak jakby trochę to było dziwne, bo ten górę musieliśmy razem zbudować. No właśnie. Dobra, czyli konkurencja. Remis rodzinny. Remis rodzinny, dobra. Dobra. Dokładnie. To w sumie ta konkurencja nie była do końca przemyślana, ale... Ale była ciekawa, ale była ciekawa. Okej, moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, że również się tak dobrze bawiliście jak my i że pod tym odcinkiem zostawicie tak 5000 łapek w górę. Niestety nie udało się nikomu wygrać. Musimy czekać znowu rok, żeby nasze plony wzeszły i zrobimy kolejną konkurencję. Ja dziękuję tobie, Jacob, Szaku oraz Michael za pomoc w nagrywaniu tego odcinka. Dziękujemy również za... A my widzimy się już w kolejnym zwariowanym odcinku Strybu Plac Zabaw. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, yo! Pa, pa!